Dzień dobry, jesteśmy z nowym selekcjonerem reprezentacji Polski, Michałem Probierzem. Gratulujemy przede wszystkim tego wyboru, na który też trener pracował i czekał te 20 lat swojej kariery. No, dziękuję bardzo, jest to rzeczywiście bardzo miłe i te lata spędzone na ławce procentują i oby to zaprezentowało też dobrą grę reprezentacji. Możemy poznać trochę kulisów tego, jak wyglądały te ostatnie dni, bo wiedzieliśmy, że trener uprawiał swoje nowe hobby, grał w golfa, tam też była okazja spotkać się z ludźmi, których potencjalnie można było zaprosić do sztabu, bo przecież też był pomysł, żeby Jurka Dudka tam włączyć do tego sztabu, więc to wszystko, czy to była trochę taka gra trenera, wrzucanie tych wszystkich zdjęć, trochę odwracanie uwagi, czy już wtedy był temat tak naprawdę grany? Kiedy się o tym dowiedzieliśmy? No nie, akurat to charytatywne turnieje, które już dużo wcześniej były mówione i Jurka turniej już jest od paru lat, także to akurat na pewno przy okazji była może możliwość porozmawiania, ale to akcja jest naprawdę szczytna i warta odnotowania. A tutaj to akurat no to podobnie jak Marek Papszun, no akurat to na pewno też razem byliśmy w niepewności, bo jeden i z nas i drugi gdzieś tam rozmawiał z prezesem. Nie do końca też wiedzieliśmy jakie oczekiwania, jak to wygląda, jak się zaprezentował jeden przed drugim. Na pewno prezesa Kuleszy też znam, no to też trochę inaczej, ale trzeba pamiętać, że dopiero wczoraj w godzinach wieczornych się dowiedziałem, że prezes wybrał mnie i dlatego też jeszcze to, co wcześniej dogrywaliśmy ze sztabem, który wszyscy mieli wstępne warunki, bo nikt nie był dogadany, bo nikt nie wiedział, czy będzie ten jedna, czy druga strona pewnie miała podobnie i dlatego i doszło do tego, że wybrał mi prezes. Ale kiedy był ten pierwszy telefon i właśnie to już słynne wypisywanie składu, o którym też mówiliście na konferencji? No to tak samo jak prezes mówił, że to już po zwolnieniu Fernando Santosa w tym samym czasie, jak pewnie z Markiem, to w tym samym czasie ze mną przez rozmowę. Muszę zapytać o tę opinię publiczną, o której sam pan selekcjoner wspomniał. Chciałem zapytać po prostu, jak pan sądzi, skąd ona się bierze? Dlaczego nie jest też tak przychylna, kiedy rozmawialiśmy o tych wyborach, porównywaliśmy kandydatów? Bo jestem ciekaw pańskiej opinii. Jest grupa generalnie młodych też dziennikarzy, którzy nie do końca też znają moją historię i na pewno gdzieś tam patrzą z końcówki, patrzą z wielu takich momentów, a to, że dużo wcześniej pracowałem, to, że dużo wcześniej byłem na ławce, to tak właśnie jest. No tak samo jak na pana patrzę, pan ma gdzieś około 20 paru lat. To pan, jak ja zacząłem pracę, miał 6 lat, no to trudno, żeby pan pamiętał te momenty, dlatego ostatnio sobie to uświadomiłem, że to jest taka, jest zmiana troszkę też pokolenia dziennikarskiego i nie zawsze to też gdzieś tam ja odbierany jestem jako nie wiadomo stary trener, a ja generalnie 50 lat mam dopiero, także to jest różnica, ale to trzeba zrozumieć, no pokolenia się zmieniają, czasy się zmieniają, trzeba umieć się do nich dostosować. Mhm. No, byłem na tych słynnych meczach Mistrzostwa Polski w Białymstoku, kiedy ta końcówka była taka napięta, więc ja rzeczywiście bardziej kojarzę tę epokę Jagiellonii, później Krakowi, ale też a propos tego właśnie nowego pokolenia i tego, jak się to się wszystko zmienia, mam wrażenie, że dzisiaj też no, chcemy dużo rozmawiać o piłce, a też czułem, że nie było takich jednoznacznych odpowiedzi na konferencji a propos tego, co na przykład chcecie grać, jaki to jest plan, tylko też widziałem większą taką koncentrację na tym aspekcie mentalnym, na zarządzaniu ludźmi, może zbudowaniu też dobrej atmosfery, o czym na przykład w tej kadrze U21 też dało się usłyszeć, że tam no, ci piłkarze młodzi byli zaskoczeni też, bo inny był pana wizerunek, kiedy o panu słyszeli, a kiedy pana poznawali. No to zazwyczaj tak jest. No, mnie najbardziej właśnie to bardzo często tak dziwi, jak na golfie jestem, bo to tak ludzie mnie nie znają. Ludzie mnie znają tylko z telewizji i ten. I nagle tam jak jeden czy drugi gdzieś powie, że tam opinia o tobie jest taka, no to mówi, to ty zupełnie inny jesteś niż ja. No nie ma, no to jest, jak u nas ktoś coś zrobi dobrze, to zaraz się mówi, że ocieplanie wizerunku. Jak ktoś, dlatego trzeba to zrozumieć. Trzeba rozumieć i dlatego ja teraz skupiam się na tym, żeby to tutaj dobrze poukładać, żebyśmy jako zespół byli na dobrej drodze do tego wygrania tych trzech decydujących spotkań. Jest oczywiście czysta karta i my też czekamy na to, żeby oceniać efekty pracy, ale jak mogę zapytać, co też pana trenera bolało w tych poprzednich latach a propos takich opinii, które no, były właśnie krzywdzące lub nieprawdziwe, jak mamy nawet konferencje, padają pytania o starych Słowaków, wiadomo, że to jest trochę takie puszczanie oczka, ale chciałem zapytać, z czym najbardziej się trener na przykład nie zgadzał, a co nie do końca trener uważa, że było prawdziwe?
No to już jest przeszłość taka, no mówienie, no, no to jest akurat jak odbiór jest taki, że ja nic nigdy nie osiągnąłem i to, to jest takie trochę dziwne, bo ja nie pracowałem w Legii w Lechu, które regularnie zdobywają trofea, tylko pracowałem w Jagiellonii i Krakowi, która nie miała tych trofeów nigdy tak wcześniej. I Krakowia po 76 latach zdobyła puchar i superpuchar, odrabiała minus 5 punktów. Może nie graliśmy zawsze widowiskowo, może nie graliśmy, ale też jak słyszę, że my mieliśmy nieograniczony budżet, to to jest krzywdzące, bo to jest w ogóle nieprawda, bo mieliśmy 13 budżet w Ekstraklasie, ale zostawiłem po sobie fajną pamiątkę, bo zbudowaliśmy bazę, która została, jest też wielu, tak jak Rakoczy, jest Myszor, jest Knap, jest Niemczycki, to są też Polacy, którzy debiutowali za mojej kadencji, także nie jest tak, że oni nikogo tam nie zostawiłem, a te opinie są takie właśnie w tym kierunku skierowane, że jestem nieudacznikiem, bo w Krakowie nie zrobię mistrza, no ale mistrza no, nie da się zrobić, jak się ma w takim momencie no nie ma się najlepszych zawodników i też nie jest to prawda, że ja brałem kogo chciałem i ja chciałem, ale to już jest temat przeszły, bo dla mnie jest teraz istotne to, żeby tutaj kibice po prostu odzyskali wiarę w tą reprezentację i zrobili wszystko, żeby też pomogli nam w tym, a my postaramy się z naszej strony zrobić wszystko, żeby ten zespół był walczący, żeby ten zespół dobrze grał w piłkę i żebyśmy mieli radość patrzenia na te mecze. To tylko dopytam, bo mówi pan, że nie brał tych, których chciał, ale jednak i pan był dyrektorem i zarazem trenerem, więc to taki wybór chyba był jednoznaczny. No ale nie chcę tutaj oceniać, jak to było, bo przez 4,5 roku wydałem mniej pieniędzy niż Krakowie wydała teraz przez 3 okienka, no także to, ale nie chcę, powiem Boże, tu nikogo też obrażać, ani nie chcę już wracać do tego tematu, po prostu tylko te porównania są trochę nie fair wobec rzeczywistości. Chciałem dopytać, bo był ten wątek przy odejściu z Krakowi, że jednak dotknęło pana wypalenie zawodowe albo też potrzeba odpoczynku. To było, zdaje się, 2 lata temu, więc chciałem też zapytać, co się od tego czasu też wydarzyło, jak pan też tak to wszystko później przeżył. No to jest, to na zewnątrz było, że ludzie mówili, że wypalenie zawodowe, to akurat no są takie momenty, że gdzieś w jakimś środowisku już nie czujesz się dobrze i tak było w Krakowie. Miałem taki moment, że cokolwiek byśmy nie zrobili w Krakowie, to było źle i cokolwiek byśmy nie próbowali, to też źle i jest taki moment, że przychodzi zniechęcenie i rzeczywiście tak było, dlatego ta praca w kadrze też pomogła mi odzyskać trochę takiego wigoru i to sam wiem po sobie, bo jak się pracuje w klubie, to się jest w takim matriksie i tak czułem, bo praktycznie przez te 19 lat praktycznie cały czas pracowałem, to ten matryks był taki zamknięty, nie miałem w ogóle wolnego czasu, nie miałem czasu też dla siebie w niektórych sprawach i to mi w dużej mierze pomogło. Czy przyjście do federacji też było takie odświeżające, bo jednak to nie jest codzienna praca, znaczy jest, ale w innym wymiarze, ale słyszałem, że te 109 meczów obejrzanych, dużo przygotowań, że to ponoć pana też na nowo wciągnęło, ta praca też z młodzieżą, która też się do pana przekonała, ale jednak no, że ta rola selekcjonera na pewno też bardzo wiele nauczyła, bo to było nowe doświadczenie. No w części trzeba pamiętać, że też dzięki tym zawodnikom tu jestem, bo to my zagraliśmy, może nie graliśmy tak jak czasami tak jest, wielkich gdzieś tam sparingów, bo próbowaliśmy różnych ustawień, może ten, ale mecze eliminacyjne 2 wygraliśmy i to tym chłopakom mogę być wdzięczny, że oni po prostu uwierzyli w to, co robimy, dlatego no ta sytuacja jest trochę trudna dla nich. Wierzę, że to będzie sytuacja, że dojdzie trener, bo nie wiadomo jeszcze, kto zostanie trenerem U21 i rozwiąże ten problem, że ci zawodnicy będą w formie, ci zawodnicy będą dobrze się prezentowali i trener na pewno mu pomoże w każdym aspekcie, który trzeba, żeby do tych chłopaków przekazać informacje, przekazać dane. To jest dla mnie też priorytet, żeby ten zespół dalej się rozwijał. Cieszy się pan, że zgrupowanie otwarcia to mecze z Mołdawią i Wyspami Owczymi, bo to jest też taka dobra okazja na start, który zmieni troszeczkę, myślę, opinię publiczną i też no, pozwoli łagodniej wejść w te kadry, bo jednak umówmy się, że to będą rywale, z którymi Polska będzie pewnie mieć piłkę i tworzyć sytuację. Dlatego musimy tutaj opracować plan, jak grać, opracować plan, jak to wykorzystać i tutaj z tego chcemy po prostu na Wyspach Owczych wygrać spotkanie, później z Mołdawią u siebie i dobrze się przygotować do tych meczy, dlatego od jutra już zaczynamy taką pracę. Ja sam jutro jeszcze idę na Legię, a później wyjeżdżam oglądać Łęgowskiego, Wieteskie i Dawidowicza, także te mecze zobaczę i wtedy będziemy później robili powołania w piątek, gdzie powołamy na pewno szerszą grupę.
Z tego co wiem, to pana relacje z byłym selekcjonerem Czesławem Michniewiczem są raczej takie bardzo serdeczne i bliskie, więc nie raz, nie dwa była okazja się spotkać, porozmawiać o życiu, o piłce, nie tylko, o ciekawych tematach, więc jak po tym jego tak naprawdę okresie tutaj w reprezentacji, to co on przekazywał panu, Michał, na co uważa, co tak naprawdę cię będzie czekało, albo jakie były jego przemyślenia a propos teoria praktyki bycia selekcjonerem? Z Czesiem często rozmawialiśmy, także powodzenia mu też życzę, ale śmialiśmy się kiedyś z Czesiem, że podążam jego krokiem i obydwaj byliśmy w Termalice. Czyli to jest wskazówka dla kolejnych trenerów, gdzie mają uderzać. No tak, tak humorystycznie. W porządku, a czy zakładam, że ta grupa, która była podana Cezaremu Kuleszy, to będzie też pewnie grupa powołanych na najbliższe zgrupowanie, więc chciałem tylko zapytać, czy już w głowie jest taki konkretny plan, jak Zielińskiego i Lewandowskiego wykorzystać, bo to jest bolączka każdego poprzedniego selekcjonera, jak wokół tych piłkarzy, tych po prostu ofensywny talent, ofensywne zdolności uwypuklić? No to prawda, no to ważne jest, żeby ich indywidualności podnieść na wysoki poziom i zrobimy wszystko, żeby przygotować do nich odpowiednią taktykę, żeby oni byli zadowoleni z tego, że grają, żeby byli zadowoleni, że posiadają piłkę i przy okazji też, żeby zdobywali bramki i mieli asystę. Michał Probierz, nowy selekcjoner reprezentacji Polski dla kanału sportowego. Dziękujemy i życzymy powodzenia. Proszę bardzo.